badaniu byśmy mieli bardzo dużo źródeł danych, one w pewien sposób, jak mówiłem, były sformułowane na poziomie takim ogólnopolskim, więc analiza danych ze Stanów, czyli wszelkie GUS-owskie rzeczy, wszelkie badania tutaj lokalne, duże badanie. W województwie dolnośląskim chcę powiedzieć, że najwięcej osób wypełniło w ogóle tą ankietę. To jest ponad chyba tam 515 wypełnionych. Natomiast co jest ciekawe, zaczęło je prawie 1000 osób wypełniać. Dotrwało 500, więc poziom zwrotu. Dodatkowo sobie tutaj zrealizowaliśmy, bo ankieta, co zaraz powiem, głównie ma takie odchylenie w stronę edukacji. W większości wypadków wypełniły je osoby ze szkół, więc żeby trochę zobaczyć perspektywę też instytucji kultury, to zrealizowaliśmy takie krótkie wywiady z instytucjami kultury, z dyrektorami, przede wszystkim dyrektorkami, dyrektorami instytucji kultury. No i mamy ogromny materiał, w tej diagnozie jeszcze on nie został wykorzystany, ale jest ogromny i tutaj Dolnośląski, jak patrzę na inne województwa, ma tą swoją specyfikę, że jest sporo materiału wizualnego i ten materiał, który ma charakter promocyjny, podsumowująco, tak samo jest dużym, ogromnym materiałem badawczym, który myślę sobie, że trzeba będzie myśleć, jak dalej wykorzystywać, bo tak działa OKIS i to fajny jest też materiał badawczy. Natomiast jeżeli popatrzymy na tą samą ankietkę, ogromną ankietę, no to jak widzicie, w większości wypadków ci, którzy wypełnili te ankiety, to były placówki oświatowe i z tych placówek oświatowych większość to byli nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych. I to znowu w pewien sposób będzie warto brać pod uwagę, patrząc na dalsze wyniki. Co ciekawe, też udało się w tych ankietach uchwycić nie Wrocław Wielkomiejski, tylko w większości wypadków, jak widzicie na te rozkłady, małe miejscowości, wsie i małe miejscowości. To jest w tym sensie, to jest taka informacja o tym, jak się podchodzi do edukacji kultury czy edukacji kulturowej no, w mniejszych miejscowościach. To co, no tu widać to zachwianie na instytucje edukacyjne, to znaczy jak widzicie główny rodzaj działalności, no to jest edukacja, nauczanie w obszarze kultury lub sztuki, więc tutaj mamy te instytucje edukacyjne, no już w mniejszym natężeniu prowadzenie działalności artystycznej czy wystawienniczej. No, znowu to jest ankieta, która miała zamknięte pytania, kafeterie ułożone przez zespół poznański, więc jakby wiem, że też z tych komentarzy do ankiet, że nie wszyscy się odnajdywali też w tych kategoriach. A jeżeli popatrzeć na obszary tej edukacji kulturowej, to znowu widzicie, najwięcej jest nauki, tradycja, pamięć, aktywność fizyczna, kultura, czasopismo. To znowu pewnie warto muzyka dalej, inne formy aktywności już rzadziej. No znowu to pewnie pokazuje na ten odchył w stronę instytucji oświatowych. Tak samo pewnie można myśleć o tym, kto jest odbiorcą działań z edukacji kulturowej w województwie. Dzieci uczęszczą, tutaj niestety to zjadło, to już się nie zmieściło, to są szkoły podstawowe. Tam 56% szkoły podstawowe, młodzież uczęszczająca do szkół gimnazjalnych, nieco niżej, ale uczniowie i dzieci jako główni odbiorcy działań, także przedstawicieli instytucji kultury, nie tylko instytucji oświaty. To jest taki ciekawe dane pokazujące, tutaj respondenci, jak pamiętacie, byli proszeni o określenie na takim suwaku od działań, na taki kontinuum, na przykład od działań nastawionych na tradycje klasycznych działań, po działania eksperymentalne, nietypowe. I tutaj to jest ciekawe, że zobaczcie, większy jest nacisk na te działania, ci którzy przynajmniej wypełnili tą ankietę, działania takie klasyczne, tradycyjne, natomiast jeżeli chodzi o typ, że tak powiem, odbiorcy, to wspieranie osób, tutaj też znowu zjadło, ale bez jakichś specjalnych utaleń, tak, no, że tak powiem, normalsów. Więc i tak samo rozwijanie kompetencji społecznych, a nie rozwijanie umiejętności artystycznych. To znowu, nie wiem, czy tak jest w województwie, czy znowu to wynika z tego, że jest większy odsetek przedstawicieli instytucji oświatowych, którzy z kolei mają to w swojej misji, sposobie działania, no bo jeżeli by to zrobić na czystej grupie pewnej instytucji kultury, to
to pewnie bym tak intuicyjnie myślał, że na przykład rozwijanie szczególnych utalentowań mogłoby być większy tutaj na nacisk. No ale, ale na przykład z tym działaniem, bardzo jest ciekawe, że jak o to samo pytanie były zapytane osoby, bo to jest pytanie, co robią instytucje, a potem było pytanie, co robicie jako osoby, to na przykład tutaj jest przesunięcie. Jak respondenci odpowiadali, co robią indywidualnie, to oni z kolei w instytucji robią, że tak powiem, tradycyjnie, natomiast sami w swoich działaniach idą w bardziej działania nietypowe, eksperymentalne. To tak kilka takich slajdów z tych ankiet, natomiast już z całego badania wydaje się, że warto podkreślić kilka rzeczy związanych z, no właśnie, pierwsze ze specyfiką województwa. No jesteście, wszystkie województwa są nietypowe, no a wy jesteście nietypowi ze względu na to, że jesteście połączeniem kilku województw, które posiadały bardzo specyficzną, własną, oprócz już nie mówię o historii, no ale też pewnego ukształtowania instytucji kultury w ramach starych województw, które zostały potem przekształcone, co skutkuje tym, że jest szeroka, że tak powiem, paleta instytucji, natomiast już współpraca na poziomie całego województwa strukturalnie jest utrudniona, no bo historycznie te podziały takie na dawne województwa, one zostają też w ukształtowaniu po prostu instytucji kultury. I teraz no, tutaj widać, że te działania, no to też jakby odnosząc się na przykład do efektów waszych warsztatów, to było widać, że no, działania z obszaru edukacji kulturowej w instytucjach kultury, no, oświaty są no, w pewien sposób ukształtowane przez program, przez podejście szkoły, przez pewne strategie, które są w instytucjach edukacyjnych i że jeżeli popatrzeć na działania tej kultury, stosunkowo wydaje się, że w szkołach jest dużo, ale głównie w wczesnych etapach edukacyjnych. Nie wiem, czy jakby też macie takie doświadczenia, ale jak dzieci w 1-3 dużo chodzą, dużo wychodzą, dużo są w instytucjach kultury, a potem się zaczyna czas egzaminów, przygotowania itd., itd. Więc to jest pewien taki dylemat, przed którym to jest ogólnopolski, ale też ważny tutaj w województwie. I teraz, jeżeli jest współpraca, bo ta współpraca to nie jest tak, że tej współpracy między instytucjami nie ma, tylko na przykład z tego badania wyszło, że przede wszystkim instytucje współpracują, na przykład oświata współpracuje przede wszystkim z oświatą, z innymi instytucjami oświatowymi. No i instytucje kultury lokalne też współpracują z instytucjami oświatowymi, czyli jest większa współpraca, znaczy, że to ciążenie o współpracy jest do oświaty niż do kultury. O wiele rzadziej się współpracuje, przynajmniej z tego badania wynika, z innymi instytucjami innego typu, na przykład, nie wiem, artystami, tutaj wolnymi strzelcami. Też jest słabo, paradoksalnie wynika tutaj, nie wiem, czego to jest efekt, ale na przykład współpraca z organizacjami pozarządowymi. Tutaj chyba w tym badaniu jest, że poziom, że to jest na jakimś tam poziomie 7-8% współpracy z instytucjami światowymi. Nie wiem, przepraszam, organizacjami pozarządowymi. To jest pytanie, czy to jest to, że jest to, są to w większości respondencji małych miejscowości, gdzie często tych organizacji albo nie ma, albo jest mało. Czy jest to po prostu, no po prostu jakiś inny, jakoś inaczej to trzeba interpretować. Natomiast ciekawy jest potencjał współpracy, bo bardzo takie rozbudowane, otwarte pytanie, gdzie respondenci byli proszeni o wskazanie, czym mogliby się dzielić z innymi. I to trochę jest, trochę pewnie współgra z tymi rzeczami, o których wy mówicie. Wymiana doświadczeń. Ludzie mają doświadczenie i chcą się nim dzielić, jako taki zasób. Możliwość udostępniania, ten mit tego, że wszyscy są pozamykani, okazuje się przynajmniej na poziomie deklaracji gotowość udostępniania zasobów lokalowych, ale też ludzkich. Tutaj szczególnie ludzie kultury mówili, że jakby instytucje kultury, że mogą jakby dzielić się też takimi zasobami związanymi z ludźmi. No i gotowość do realizacji wspólnych projektów. O, to jest fajne, co pokazywali znowu. To jest pytanie otwarte było, ale sporo było tych wskazań na dostępność do odbiorcy, że my jako szkoły czy instytucje szczególnie oświatowe jesteśmy na to gotowi, czy tak powiem, na udostępnianie w cudzysłowie tych dzieci i młodzieży. No i wspólne organizowanie pewnych działań. No i dobra, no i nie jest tak słodko, oczywiście są te bariery. I teraz takie trudności wydaje się, że można podzielić na dwie kategorie. Tendencja przede wszystkim eventowość,
eventowość z jednej strony, a organizacyjnie grantoza. Jakbym tak w cudzysłowie miał powiedzieć o tych głównych barierach, na które wskazują te badania. No i finansowanie jako pewien, no tutaj też powiązane i to też pewnie gdzieś jest tożsame z tym, co u Was się pojawiało. Natomiast jeżeli chodzi o taką współpracę, komunikację, no to jakby jest ten wniosek raczej wynikający z tej specyfiki dużego województwa i tych historycznych w pewien sposób kontekstów i tego, że współpraca jest, ale ona często właśnie jest akcyjna i wydaje się, że jest to dość, przynajmniej w tych wywiadach jakościowych i też we Waszych wnioskach z Waszych warsztatów, że jest ona stosunkowo płytka. To jest typowe dla całego kraju, a jeżeli się popatrzy nawet, no po prostu nawet na te wskaźniki GUS-owskie, no to co jest dominujące, to jest przede wszystkim imprezy masowe w instytucjach kultury, a w drugim typie to są działania takie zorganizowane z instruktorem, czyli te takie, mówiąc w uproszczeniu, te tradycyjne modele działania instytucji kultury. Natomiast to nie jest tak, że to się nie zmienia i ten wniosek o przekształcaniu instytucji kultury, on jest jakby w pewnym sensie wzmocnieniem wniosku, który płynie na przykład z ewaluacji programu Dom Kultury Plus i tego, że instytucje się zmienia się i to nie jest tylko wynik tego, że jest mniej pieniędzy czy mniejsze zasoby kadrowe, natomiast też z jakiegoś pewnego takiego podejścia, modelu działań instytucji, jeżeli nawet, no to bardziej widać na poziomie jakościowym niż danych ilościowych. Ciekawa jest kwestia kompetencji i doświadczenia. W tym badaniu ilościowym wynika, że dominująca liczba osób, dominanta to są osoby, które mają ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze edukacji kulturowej. Najwięcej jest osób, które mają bardzo wysokie i bardzo niskie doświadczenie, a dopiero weszli, i ci, którzy mają bardzo duże doświadczenie. I to jest ciekawe, że te kompetencje i to w danych zastanych i w tej diagnozie widać, że wiele osób wskazuje, że konieczne jest podnoszenie ciągłe kompetencji na różnych poziomach. Myślę, że to, co Ty powiedziałaś o ciągłej potrzeby doszkalania się, to jest jeden poziom i to, że tak powiem, wskakiwanie na wyższe poziomy, zdobywanie nowych kompetencji, ale druga to jest problem, w którym to, że wykształceni instruktorzy czy animatorzy bardzo szybko opuszczają instytucje kultury, bo z powodów finansowych, organizacyjnych i innych, bo na przykład w oświacie po prostu są lepsze pieniądze, co powoduje, że osoby, które nabywają kompetencje, znaczy instytucje kultury stosunkowo szybko tracą młode osoby, więc mamy dużo bardzo doświadczonych osób, ale na przykład jest to dyrektor i dwie, trzy osoby, natomiast potem jest pewna luka kompetencyjna. Proszę. Ja przeczytałam o takich badaniach, o których mówiono, że niepokojące jest, że ludzie w kulturze nie zawsze chcą podnosić swoje kompetencje, dlatego że boją się, że będą musieli mieć dodatkowe zadania, tak? No, to jest, skończyłeś kurs grafika, to w ramach swojego etatu będziesz jeszcze w takim razie grafikiem albo tam animatorem takim tak. Albo zarządzał projektami. To jest ten dylemat, przed którym stoi cała instytucja i osoby w instytucji, o których mówisz, bo z drugiej strony to jest też to zagrożenie dla instytucji kultury, które dostają z różnych powodów, to też znowu jest ta kwestia relacji z władzami samorządowymi, są takim, nie wiem, samobieżną instytucją do realizacji wszystkiego, co na nich spada. I trochę jest tak, że osoby w tych instytucjach też bardzo dużo zadań dostają, które często są zadaniami wykraczającymi poza zakres merytoryczny. I teraz ja już kończę, naprawdę. Ja przepraszam, ale. Nie, spotykam się. Wiem. I teraz tak, to znowu to dobre zakorzenienie, to jest tak, że pomimo tych różnych trudności czy pewnych wyzwań, instytucje, szczególnie instytucje kultury, bo z oświatowym jest troszeczkę inaczej, ale kultury są bardzo dobrze zakorzenione i jeżeli by poszukać ich na takich mapie istotnych podmiotów zakorzenionych, to właśnie one są lokalnie. I teraz tak, no jest tutaj pewien dylemat związany z tym pojęciem właśnie edukacji kulturowej czy kulturalnej.
różnych tutaj odniesień i też tradycji. Natomiast wydaje się, że tutaj no, w programie jest przyjęte trochę takie porozumienie tej edukacji kulturowej, która kładzie nacisk na taką kwestię właśnie socjalizacji, inkluzji. I wydaje się, i to jest ciekawe, jak się patrzy na materiał jakościowy, to jest zgoda na to, natomiast jest też wskazywana przez przedstawicieli instytucji kultury taka potrzeba jednak myślenia i realizacji działań, które mają w sobie też taki wysoki walor artystyczny, to znaczy też taki pewnej takiej profesjonalizacji, która czasami może iść w sprzeczności z takim podejściem inkluzywnym, włączającym, w którym na przykład, no i tutaj jest dyskusja właśnie na temat, że tak powiem, tej kwestii tego, gdzie się kończy animacja kulturowa, a gdzie jest animacja społeczna. Bo ta edukacja kulturowa gdzieś się tutaj, jak się słucha badanych, to no, za każdym razem to trzeba sobie doprecyzować i szukać właściwie własnej odpowiedzi na ten wątek. Ja jakby przepraszam, że to bardzo tak raczej zarysowuje pewne kwestie niż je dojaśnia. Mam nadzieję, że potem będziemy mogli jeszcze po tym podyskutować. I teraz tak, no dla kogo są te działania? Przede wszystkim no, to jest dziecko i młody człowiek. To jest główny odbiorca działań i to jakby zgodnie mówią przedstawiciele sektora kultury i oświaty. Natomiast, że tak powiem, i to z różnych powodów, po prostu zwykłych, demograficznych też, ale rośnie nam rzesza odbiorców seniorów. I to też jest ciekawe, bo z jednej strony to jest duży zasób, potencjał, ale z drugiej strony, jak się rozmawia też z przedstawicielami instytucji kultury, no to jest tak, że to jest też, jak powiem, ukształtowany odbiorca. On też przychodzi i czasami jakby on bierze sobie tą instytucję do realizacji własnego działania. I to jest taki bardzo świadomy użytkownik, natomiast to może czasami ten użytkownik jakby nie... Ma własną bardzo mocną wizję i chęć tego, co się chce zrobić. Nie zawsze może tutaj trzeba pewne rzeczy pewnie uzgadniać. No i w przyszłości, patrząc oczywiście na wszelkie dane demograficzne, ta grupa będzie rosła i w związku z tym obszar współpracy czy działań na rzecz tej grupy będzie rósł. Natomiast gdzieś to się chyba już dalej pojawi, natomiast ciekawą grupą, którą do zagospodarowania, to jest grupa młodych pracujących, która w ogóle we wszystkich badaniach kultury, no to jest najmniej, że tak powiem, zagospodarowana grupa pod względem oferty, no bo oni albo nie mają czasu, albo i tak dalej, sami dobrze wiecie, albo nie są objęci takimi tradycyjnymi działaniami, a na przykład widać na tych mniejszych miejscowościach tutaj Dolnego Śląska, na przykład powrót młodych dorosłych na przykład z Wrocławia czy z innych miast, którzy są taką grupą, która może być potencjalnie interesująca. Natomiast tutaj z tych badań ilościowych, tak jak widzicie, no to jeżeli chodzi o te formy, no to pewnie też jest pochodna tego, że to są głównie odpowiadali przedstawiciele oświaty, więc głównie nauka jest tą formą działania. I z takich rzeczy, które się pojawiają, jako już można rysować wstępnie, jako pewne rekomendacje, myślę, że one warto będzie je wzmacniać tymi rekomendacjami, które wy formułujecie, no to kwestia tej wymiany doświadczeń, informacji, tutaj wielokrotnie była mówiona, pomysł, dokisowy pomysł jest dobry, ale ciągle niewystarczające tego typu działania są. Kwestia tych NGO-sów właśnie też jakby w takim wątku, na przykład po ostatnich nagonkach prasowych na NGO-sy, nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja, ale NGO-sy często mają jednak ten potencjał taki innowacyjny i pytanie, czy one też mogą coś wnosić i jeżeli by zwiększać z nimi współpracę. No i to ten głos, który w międzyczasie został wsparty przez Kongres Kultury jako jeden z tam ważniejszych postulatów, czyli kwestia, no i tutaj też a nieobecny, no, ta kwestia kształtowania odbiorcy, jednak nacisku na długofalowe działania, które będą budowały relacje i właśnie ten związek odbiorcy z instytucją, przepraszam, nie odbiorcy, uczestnicy.